Jacku, skąd wzięła się u Pana pasja do zbierania widokówek, pocztówek ze Strzegomia? Od zawsze interesowała mnie historia. Przede wszystkim historia naszego miasta, z którego tutaj pochodzę. I właśnie dlatego zacząłem kolekcjonować wszystkie pamiątki, które są związane z naszym miastem. A pocztówki są takie najbardziej dostępne i do dostania. Dlatego zacząłem zbierać pocztówki, listy, znaczki. Wszystko, co jest z tym związane. Jak duża jest Pana kolekcja? W tej chwili oryginalnych pocztówek z okresu przed II wojną światową mam w granicach 550 sztuk. I co one głównie przedstawiają? Przedstawiają nasze piękne miasto, które w czasie wojny zostało bardzo mocno zburzone i właśnie dlatego na tych zdjęciach możemy zobaczyć, jak ten Strzegom wyglądał przed wojną. A z którego roku pochodzi najstarsza? Pocztówki pochodzą z końca XIX wieku. To są najstarsze pocztówki. A która z nich jest dla Pana najcenniejsza? By Pan musiał, oddać całą swoją kolekcję i zostawić dla siebie tylko jedną. Trudno powiedzieć. Wszystkie te pocztówki mają dla mnie, podchodzę do nich bardzo sentymentalnie i trudno naprawdę powiedzieć. Może jedne z pierwszych pocztówek, które dostałem w swojej kolekcji, były to pocztówki Góry Krzyżowej. Mhm. Od tego się chyba zaczęło. W jaki sposób Pan pozyskuje, gdzie Pan zdobywa te widokówki, te pocztówki? Różnie. Dużo pocztówek dostaję od mieszkańców, którzy znajdują w czasie remontów domów, przynoszą i wiedzą, że po prostu będą w dobrych rękach, mogę tak powiedzieć. Jeździmy też na giełdy staroci. Jestem zawsze na giełdzie w Świdnicy, która się odbywa zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca. I tam też kupujemy te pocztówki. Są w tej chwili aukcje internetowe, i w ten sposób. A czy tą kolekcję, którą Pan zebrał, można gdzieś zobaczyć? Nie, jest to prywatne, ale mamy dużo gości, którzy przychodzą do nas i oglądają. Część tych pocztówek internetowo pokazuje. Dzielę się tą na Facebooku najczęściej i właśnie dzielę się tą swoją pasją z innymi mieszkańcami miasta. Zamierzają Państwo wydać album, tak? Tak, myślę, że już pod koniec czerwca zostanie wydane. Poinformuję wszystkich mieszkańców o tym i od razu już zachęcam do kupienia tego albumu. To będzie album z widokówkami? Z widokówkami z starego Strzegomia. Igor, powiedz nam coś o swojej kolekcji. Co zbierasz? Wojna. Wojna, tak? Czyli? Może rzeczy z II wojny. Różne rzeczy z II wojny. Czapki jakieś, tak? Tak. Tutaj widzimy co? Maski, broń. Może nam coś pokażesz? Co za hełm? Adrian, skąd pochodzi? Z Francji. I jak myślisz, kto w nim walczył? Nie, jakiś Francuz. I skąd zdobywasz te rzeczy? Z giełdy. Z giełdy? Też z staroci? Mhm. I skąd jeszcze? Z internetu. Co wyciągasz? Oryginalny niemiecki nóż do otwierania listów? Apteczka z całym wyposażeniem. No i będziesz powiększał swoją kolekcję, nie? Mhm. A na tej giełdzie staroci można dużo rzeczy znaleźć? Mhm. Jakieś takie ciekawe, warte, żeby kupić i zabrać? A dużo jest rzeczy na tej giełdzie? Czasami. Kto cię zaraził pasją do zbierania? Tata, tak?